Polski Klub Języków Obcych, który udało się stworzyć Sandrze, to nie tylko miejsce spotkań, ale też miejsce, w którym wzajemnie się inspirujemy, motywujemy, dzielimy się pomysłami, szkolimy się, dajemy sobie wsparcie. Jestem jej bardzo wdzięczna za to miejsce w tak trudnym czasie, w jakim teraz jesteśmy. I mam nadzieję, że będzie się ono dalej rozwijać i rosnąć w siłę i w ilość plastyników. Spotkania odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu. Tu się wszyscy od siebie nawzajem uczymy, dzielimy swoimi doświadczeniami, obawami, nadziejami. W przemiłej atmosferze, gdzie każdy może zadać pytanie, każdy może wyrazić swoją opinię, każdy może podzielić się swoim doświadczeniem. Są wśród nas ekspertki, które dany problem, dany temat nurtujący inne uczestniczki w jakiś sposób przetworzyły na własnej skórze i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym. U nas nie ma niemądrych pytań. Młodsze uczestniczki, które są bardziej biegłe w technologiach internetowych, chętnie dzielą się wiedzą na ten temat, podsyłają strony internetowe, narzędzia, które rewelacyjnie działają w nauce zdalnej. Pokolenie to minimalnie starsze bardzo dzielnie dorównuje kroku młodszym uczestniczkom, chce się uczyć od nich. A w zamian oferuje swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje metody. Idealny doradca dla mnie to osoba, która stawia siebie na miejscu drugim, natomiast na miejscu pierwszym stawia wszystkich nauczycieli, którym ma doradzać, ma pomagać. Jest to taka osoba, która inspiruje do działania, do tworzenia własnych materiałów, która pokazuje ciekawe narzędzia i aplikacje, z których można korzystać. Ja sama po odbytym szkoleniu, po warsztatach z technologii informacyjno-komunikacyjnych zostałam właśnie tak zainspirowana do działania, do tworzenia własnych kart pracy, co niezmiernie mi się przydaje i aktywizuje uczniów, gdyż wierzę, że aktywny nauczyciel to aktywny uczeń, ale aktywny nauczyciel wyrasta z aktywnego doradcy. Naszym doradcą metodycznym jest Sandra Kurdynowska. Kompetentna, konkretna, energiczna, inspirująca, otwarta, życzliwa, pomocna. My mamy zapewnienie od Sandry, że w razie problemu przyjedzie nawet z innym ekspertem do szkoły, w której pracuje dany nauczyciel, będzie uczestniczyć w lekcji i wprowadzić działania, które pomogą rozpoznać, z czego wynikają trudności, z jakimi zmaga się nauczyciel i pomoże rozwiązać problem. Sama świadomość, że w razie problemów Sandra udzieli mi wsparcia, jest ogromnie budująca i powoduje, że pracuje się z większym spokojem. W razie trudności mogę natychmiast skonsultować z Sandrą swoje działania i przedyskutować, czy idę w dobrym kierunku, czy coś mogłam przeoczyć. Zawód ten w magiczny sposób łączy zalet pięknych stron. W jednej duszy wiele osób wita dobro, gani zło. W Belsze prawnik jest i aktor. Lekarz, rodzic i kolega. Wie, jak zreperować traktor oraz co komu dolega. Jest doradcą, ogrodnikiem, terapeutą i kucharzem. Kto zatańczy ze wskaźnikiem, to okaże się malarzem. Cudni ludzie w tym zawodzie, empatyczni i wszechstronni. Nieraz brną w świat po kłodzie, pomóc uczniom zawsze skłonni. Sami w świecie pięknem stoją. Lecz tu wiedzieć trzeba wam, że współpraca jest ich zbroją. Gdy są razem, nie ma bram.